Poranek Radia TOK FM. Andrzej Halicki, przewodniczący regionu mazowieckiego, czyli bardzo dużego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rada nie dbała o misję w mediach publicznych, o pluralizm i rzetelność dziennikarską. Rekomenduje pan odrzucenie raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta zła, nie przecież, to nie teraz, nie ta dobra. No teraz mamy trochę inną sytuację, ale powiedziałbym, że sytuacja nie jest wcale taka różowa. Jeżeli chodzi o media publiczne, chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ta choroba dalej drąży media publiczne, że daleko jest od tego, mamy abonament. Na co ten abonament jest przeznaczany? Programy misyjne, jeżeli mają być wspierane, to zauważam je również w innych stacjach. Jesteśmy w stacji, która też prowadzi wiele programów, które mogłyby być wspierane z tego tytułu. Natomiast dziś wrzuca się to wszystko do worka stacji, które mają w zasadzie dokładnie taki sam komercyjny program, jak i inni konkurenci. No a przy tym jeszcze upolitycznienie, które jest oczywiście kłopotem kolejnych ekip. I o ile ten obecny konkurs, bo rady nadzorcze trochę inaczej wybierane, trochę z innego klucza, jeszcze się nie zakończył, to efekty tego postępowania poznamy w przyszłości. My rozmawiamy o sprawozdaniu za rok 2010, a tamten okres patologiczny trzeba nazwać po imieniu. Ale to nie jest troszeczkę objaw takiej walki z kibolstwem. Otóż, że od czasu do czasu, najlepiej co 2 tygodnie, wskazać jakiegoś złego i mu dołożyć zastrzeżeniem, żeby ten zły był niepopularny. No faktycznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest zwykle niepopularna, bo ludzie ją kojarzą z nudnym programem telewizyjnym. Ja mam w ogóle zastrzeżenia co do całej konstrukcji. No i to, ale to już jest dłuższa, zupełnie inna rozmowa, w zasadzie dotykająca całego systemu i całej ustawy, która musiałaby być nie tylko znowelizowana, ale jakby napisana od nowa. Jest coś takiego, że rzeczywiście Krajowa Rada ma zapisane w sobie to upolitycznienie, z którym tak bardzo walczymy. Proszę zauważyć, że Platforma nie desygnowała swoich przedstawicieli do obecnego składu Rady, no czekając jak gdyby na efekt jej wyłonienia w nadziei, że będą to rzeczywiście ludzie mediów, ale nie reprezentanci opcji politycznych. Może jest trochę lepiej niż było, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Jeżeli uznać, że Krzysztof Luft jest wzorowym, apolitycznym działaczem Platformy Obywatelskiej bez legitymacji partyjnej, no to się zgadzam. Na pewno bez legitymacji partyjnej, to po pierwsze, nigdy jej nie miał, natomiast przypominam, że został delegowany przez prezydenta. To jest konstrukcja, która oczywiście daje Sejmowi, Senatowi. Z jakiej partii się prezydent wywodził? Bo mówię o konstrukcji Krajowej Rady i tutaj musielibyśmy inną dyskusję toczyć. Dobra. Sejmie Platforma Obywatelska nie delegowała swoich przedstawicieli. No tak, tak. Złośliwi mówią, że nie musiała, ale dlaczego by złośliwym znowu dawać ciągle odsłuch? Czy to jest takie zgrabne, niech pan powie? Bo mi się wydaje, że coś w Platformie Obywatelskiej ostatnio nie idzie tak zgrabnie i szukam tego źródła. Czy jest zgrabnym nałożenie się takich dwóch komunikatów? Premier apeluje do polityków opozycji, żeby nie krytykowali Polski. W powszechnym odbiorze, żeby nie krytykowali rządu polskiego. No, czyli mamy już ugotowany przekaz medialny. Tusk zamyka, stara się kneblować opozycję. Jednocześnie wpływowy polityk Platformy mówi, że należy odrzucić sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w domyśle, bo to nie jest ta nasza rada, bo teraz jest lepsza, a poprzednia była pisowsko-samoobrońska i jest to po prostu złe. Czyli krótko mówiąc, wielka ofensywa rządu przeciwko wolności, etc. Nie boi się pan takiego wrażenia? Że poprzedni ten sojusz polityczny w mediach miał trochę inne kolory. Zresztą charakterystyczne, że dwukolorowy, powiedziałbym. Natomiast to charakterystyczne zresztą, że przeciwko temu mojego wnioskowi była zarówno pani poseł Sobańska, jak i dwóch posłów Lewicy. Ale to, czyli Radio Maryja i SLD, żeby już tak to opisać bardziej kolorowo. To nie jest to, o czym pan powiedział przed chwilą, czyli ten apel, on dotyczy prezydencji. To jest zupełnie inna sytuacja. Ja przypominam sobie, kiedy byłem na inauguracji prezydencji hiszpańskiej. Tam było spotkanie przedstawicieli Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów Krajów Członkowskich. To witali nas zgodnie i z dumą przedstawiciele koalicji i opozycji. To było takie dla mnie zaskakujące, że nie tylko jedna, czyli koalicyjna siła była odpowiedzialna za prezydencję. To mi się podobało, mówiąc szczerze. Znaczy, to był taki moment hiszpańskiej dumy. Czy stać nas na to, żeby o Polsce, a zwłaszcza poza Polską
i w stosunku do naszych partnerów mówić w taki dobry sposób. No, dzielimy się, różnimy się, mamy także różne poglądy na temat, co ważne i co najważniejsze. Ale no, chciałoby się powiedzieć, Polska najważniejsza w tym momencie. Oj, chciałoby się, znaczy. Przynajmniej była przewodnicząca, prawda? bo też kolejna rzecz. No, nałożyły się dwie niezwiązane ze sobą informacje o Stadionie Narodowym, który będzie Stadionem Narodowym nieco opóźnionym, i o polsko-chińskiej produkcji autostradowej, której los jest, jak pan wie, bardzo niepewny. No, za obie w powszechnym odczuciu odpowiada rząd, bo u nas rząd odpowiada za wszystko. No, to nie jest takie zupełnie wyssane z palca w końcu. Bez rządu by nie było ani decyzji o Stadionie Narodowym, ani o autostradzie A2. To nie boi się pan, że coś to znowu prawda, coś ale nałożyło? Czasem odpowiada także za rzeczy dość zaskakujące. I to w opinii publicznej się również. No tak, ale jak się okazuje, że przetarg chińska firma właściwie musiała wygrać, dlatego że tyle punktów można zdobyć za cenę, że każdy, kto sobie policzy ten przelicznik, może zaoferować cenę X, będąc prawie pewnym wygrania przetargu. Ale później trzeba zrealizować. A później to trzeba jest zrealizować. Kwestia wiarygodności. Więc ja nie sądzę. Czyli coś w formule przetargowej, żeście państwo zrobili nie tak dobrze, nie? No, nie? A było znowu parę lat. Pyta pan o rzeczy, które najlepiej jakby wyjaśnią przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad albo przedstawiciel ministerstwa, bo ono rzeczywiście nadzoruje ten proces. Jeżeli chodzi o tę cenę, ona oczywiście była bardzo atrakcyjna w stosunku do konkurentów. To nie ulega wątpliwości. Chociaż to drugie konsorcjum też starało się tam, pamiętam, bardzo zbić cenę w stosunku do innych oferentów, więc ta różnica nie była dwukrotna, tak jak ktoś tam, słyszałem taki komentarz, była parunastoprocentowa, czy paruprocentowa. Jeżeli chodzi o wykonanie, natomiast no po to chińskie konsorcjum, a jest to trzecie co do wielkości konsorcjum na świecie i myślę, że tutaj nie ulega wątpliwości, że chciałoby mieć coś w rodzaju wizytówki, bo na rynku europejskim firmy chińskie do tej pory nie były aktywne, jeżeli chodzi o budownictwo dróg. I po to może i być może pewnego rodzaju dumping. Ja nie chcę tego oceniać, bo tutaj ta cena rzeczywiście była ważna. Ja bym nie chciał, żeby pan się tłumaczył. Ale wykonawstwo ważniejsze. Ja bym się nie chciał, żeby pan się tłumaczył z tego, że nie powstanie A2, bo to naprawdę nie jest pana wina. Ja uważam, że ona ma szansę powstać, tylko potrzebna jest szybka decyzja. I nie wiem, czy kontynuacja pracy, współpracy z Chińczykami jest najlepszym rozwiązaniem, ale także tego nie wykluczam. To nie wykluczam również, bo też obserwowałem i latałem, a dwa dni temu byłem zresztą w tym miejscu, gdzie się buduje w Wiskitkach obok Sochaczewa. Niech straty wywołane. Muszę powiedzieć, że to imponująco wygląda, ten szybkość i tempo prac i te wiadukty, które tam stoją. I rzeczywiście wydaje mi się, że niewiele brakuje, że ci podwykonawcy, którzy również tam są na miejscu, zresztą proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że to jest zupełnie wymarły teren w tej chwili. Tam jednak coś się dzieje, ale oczywiście musi być to konsorcjum, które będzie łącznikiem pomiędzy podwykonawcami a budżetowym zleceniodawcą. Skoro mamy możliwość zerwania kontraktu z Kowekiem, czy z Kowecem, nie wiadomo właściwie jak chińską firmę odmieniać, to, no to pytanie, co dalej? Andrzej Talaga dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej strzela takim postulatem. Niech straty wynikające z tego niedotrzymania kontraktu pokryje chińskie państwo, bo sama spółka podobno nie byłaby w stanie udźwignąć tych opłat karno-skarbowych. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby z Chińczykami się wadzić? Tutaj, kontrakt jest tutaj oczywisty i jeżeli byłoby przez sąd, oczywiście musiały być zatwierdzone wypłata tego odszkodowania, które jest określone wysoko, bo bodajże powyżej 700 milionów złotych. No to oczywiście egzekucja jest możliwa i to oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o samo konsorcjum, raz jeszcze, mamy sytuację, gdzie 5 odcinków jest prowadzonych. Nie wiem, to znowu jest pytanie do ministra infrastruktury, bo wydaje mi się, że nie jest znowu czymś nieprawdopodobnym, żeby zreorganizować to brakujące ogniwo i po prostu przystąpić do prac w innej strukturze organizacyjnej. Problem polega jak zwykle na tym, że to są pieniądze. Zresztą pan redaktor sam od tego zaczął. I teraz nie wyobrażam sobie, żeby znowu taki proces reorganizacyjny nie przyniósł nam jakiegoś sporu sądowego, jakiegoś sporu z innymi oferentami, jakiegoś sporu firm, które uczestniczyły w przetargu pierwotnym. Notabene, na przykład nie wiem, czy wybór drugiego, kolejnego
w kolejności konsorcjum nie byłby oprotestowany. Wydaje mi się, że byłby. Właściwie mogę się założyć, że byłby. Znaczy, że to też nie jest rozwiązanie. Czyli z punktu widzenia prawnego jesteśmy w sytuacji dość trudnej. Ale to pytanie, proszę nie do mnie. Minister infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Autostrad. Ja tylko chciałbym powiedzieć jedno, że szybka decyzja jest niezbędna. I wierzę, i to nie jest kwestia wiary takiej, powiedziałbym, intuicyjnej, bo widziałem ten proces budowania drogi. No nie jest to daleko od nas. To jest imponujący proces. I przecież budują to firmy różne, czyli podwykonawcy głównie. Znaczy oni tam są i są gotowi do pracy. Więc wierzę w to wykonanie, powiedziałbym, terminowe czy finalne do końca, tak jakbyśmy sobie to zamarzyli. Rzecz w tym, że Kobek jest częścią China Railway Group, a ta grup należy, jest zarządzana przez ministra transportu Chin. To bardzo często. Czyli jest to styk polityki z polityką. I nie ma chyba co udawać, że po prostu dwóch biznesmenów, minister transportu z ministrem z transportu spotkają się jak koledzy i układają swoje sprawy, a tym bardziej, że jacyś prezesi firm się tak samodzielnie, autonomicznie spotkają i dogadają. To jest sprawa polityczna i pytanie, jak pan myśli, czy polska polityka powinna wziąć to pod uwagę i po prostu naciskać Chiny, jak mówi stare przysłowie, nie rozmawiać za wiele z małpką, rozmawiać z kateryniarzem. Są ku temu okazje i pewnie takie wątki tego, co dzieje się pod Warszawą, tutaj na tym odcinku A2. Pewnie w tych rozmowach na szczeblu politycznym również będą miały miejsce, bo reperkusje są i to nie ulega wątpliwości. I tak jak pan redaktor powiedział, to znaczy nie mam wątpliwości, że ten styk w tym wypadku w gospodarce chińskiej rzeczywiście ma miejsce. Ale jestem też pod wrażeniem, a byłem w Szanghaju, widziałem jak przez 10 lat rozwijała się dzielnica, bo to formalnie to jest dzielnica Szanghaju, Padong. 10-milionowe miasto, gdzie w ciągu 10 lat wybudowano 200 kilometrów metra, właśnie setki kilometrów autostrad i 20 mostów i tak dalej. To tempo widać na zdjęciach, tak? Nie jestem w stanie obserwować tego w sposób ciągły, ale widziałem zdjęcia, które pokazywały te tempo prac. Nieprawdopodobne. I to właśnie jest między innymi wykonawca części tychże robót. Więc nie ulega wątpliwości, że potencjał jest. Pytanie tylko, czy u nas nie są w stanie, bo są jakieś okoliczności takie, które uniemożliwiają. Walka frakcyjna w kierownictwie chińskim powoduje, że ten może więcej, a ten mniej. Rzeczywiście wszystkie kwestie formalno-prawne i finansowe, jak widać, też mające znaczenie, zostaną wyjaśnione i przestaną być te perturbacje sprawami medialnymi, które nas wszystkich angażują. A może rozwiązaniem jest podniesienie rangi Ministerstwa Transportu? Dzisiaj Dorota Kołakowska Rzeczpospolitej taką teorię nam przedstawia, że Platforma Obywatelska ma awaryjny plan. Premier pozbywa się ministra infrastruktury i sam przyjmuje kierownictwo resortu. Science fiction, czy jak mówi poeta, coś jest na rzeczy? Nie, to raczej dziennikarskie dywagacje. Nie chciałbym tutaj deprecjonować, że tak powiem, mediów, no, ale prawem dziennikarza szukać również rozwiązań. Nie sądzę, żeby premier myślał tymi kategoriami, chociaż wczoraj rzeczywiście wskazywał, że sam tutaj osobistą kontrolę i zaangażowanie wykazał i będzie to kontynuował. Nie, ministerstwo jest od tego, żeby ministerstwo odpowiadało za ten obszar i oczywiście ministerstwo jest tutaj głównym, jeżeli chodzi o presję, pytania i odpowiedzi. Na to zwracam uwagę. Będziemy mieli zresztą debatę w Sejmie na ten temat, więc również będziemy mieli odpowiedzi. Czyli jak mówił Wyspiański, Chińczycy i Grabarczyk trzymają się mocno. Naszym gościem był Andrzej Halicki, przewodniczący. Ale to nie jest do końca prawda, bo jeżeli Chińczycy mocniej, co? Jeżeli tutaj, nie, jeżeli tak by się zakończyła ta sytuacja, że oni zeszliby z kontraktu, to myślę, że byłaby to wielka wizerunkowa wpadka Chińczyków, którzy myśleli o Europie jednak jako o możliwości budowania również swojej gospodarczej aktywności, więc nie jest tak, jak Wyspiański pisał kiedyś. Może nie znam jeszcze wszystkich detali. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu.